Czy da się wyczyścić BIK? Prawo bankowe dokładnie precyzuje y, jakie dane mogą być usunięte z biura informacji kredytowej y, i teraz w, tak w sytuacji kiedy y, klient spłacił swoje zobowiązanie i minęło 5 lat od daty spłaty problematycznego kredytu, tak? bo zakładamy, że w trakcie spłaty kredytu klient miał jakieś opóźnienia, to wtedy takie dane są usuwane. W sytuacji, kiedy instytucja kredytująca danego klienta prześle do biura informacji kredytowej złe dane bądź też błędne dane, również takie dane mogą być usunięte. Również jeżeli ja biorę jakiś kredyt, go spłacę, a spłacałem go rzetelnie przez cały okres kredytowania mogę wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych o tym zobowiązaniu. Tylko jest pytanie, po co to robić? Bo skoro ja wziąłem jakiś kredyt, terminowo go regulowałem, no to ja chcę sobie budować tą swoją pozytywną historię kredytową. Natomiast nie ma możliwości wycofania danych z BIK w sytuacji, kiedy klient w trakcie spłaty kredytu miał chociaż jedną zaległość powyżej 60 dni lub też bank, bądź też skok, albo inna instytucja kredytująca przesłała do niego informację i minęło 30 dni od przesłania tej informacji. Kto może usuwać dane z BIG? Banki i SKOKI, jako właściciele danych przekazywanych do Biura Informacji Kredytowej, mogą usunąć takie dane na wniosek klienta, który zwróci się do nich bezpośrednio i zaistnieją ku temu odpowiednie przesłanki prawne. Klient może to zrobić sam. Nie musi korzystać z firm które oferują tak zwane czyszczenie biku, dlatego że firmy te często za bardzo duże pieniądze e, robią dokładnie to, co klient może zrobić sam. Jak to wygląda w praktyce? Historia pani Moniki, klientki ośrodka doradztwa finansowego i konsumenckiego, pokazuje, że droga do uzyskania kredytu może być utrudniona, kiedy nie posiadamy historii kredytowej udokumentowanej w biurze informacji kredytowej. Pani Monika złożyła do banku kolejny wniosek o pożyczkę. Wielokrotnie korzystała z produktów finansowych i zawsze na czas spłacała raty kredytowe. Tym razem okazało się inaczej. Instytucja finansowa odmówiła przyznania kredytu. Dlaczego zdziwiła się klientka? Okazało się, że pani Monika nie posiada żadnej historii kredytowej. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przed przyznaniem kredytu zawsze sprawdzają historię kredytową klienta. W przypadku pani Moniki okazało się, że wycofała ona zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Takie postępowanie zaskutkowało brakiem jakichkolwiek informacji na temat wcześniejszych spłat. Pamiętajmy, Pozytywna historia kredytowa może okazać się pomocna w uzyskaniu kredytu i nie warto jej usuwać. Jeśli posiadamy negatywną historię kredytową, zawsze w miarę upływu czasu możemy ją poprawić. Natomiast jeśli w ogóle nie posiadamy historii kredytowej, instytucje finansowe nie wiedzą, czego się po nas spodziewać i obawiają się podjąć ryzyka.